Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Zaraza, za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Cholerny grubasie. Raz, dwa, trzy! Też lekki nie jesteś. No. To idziemy. Można by te ściany rozwalić ardem. I obudzić starego grota. Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Kości. Pokruszone na kawałki. Stary grot nie lubi gości. Czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie narzekałbym. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Lepiej uważać, jesteśmy na ich terytorium. Trzęsiesz gaciami przed paroma trollami? Też tak kiedyś kozakowałem.
a potem oberwałem widłami w brzuch od jakiegoś chłopka. Prawie umarłem. I już nie kozakuję. Chodźmy już. Widzisz, jak przed nami spieprzę. Trole się tak nie zachowują. Wy dwa nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie. W dom z kamienia. A góry trole. Troli góra. Co? O, tak. To troli góra. Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie, kłamczuchy. No ile można. Z drogi, tępaki, bo was nasz wir porąbie. Rozumiecie? Zrozumiały. Gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary. Inaczej nas ukamienują. Rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać, mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień, ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć, to nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji, jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminy zabijać potwory, a trole potwory. Tak, tak, nie rób mina. Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie, my bić. Nie ma mowy. Wiedźmin bez miecza, to jak bez ręki. Lepiej być bez ręka, niż bez głowa.
parę kroków. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Niech pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementu, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Jak to szło? Woda, potem ziemia. Powietrze. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Axii, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak. Przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Faktycznie. Wyborna opowieść. Prawda? Boki zrywać. Powiedz... Zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Vesemir przywiózł mnie do Kaer Morhen, byłem mrocz. Wszyscy przez to przeszliśmy. No właśnie nie wszyscy. Sporo chłopaków tu zginęło. Chłopaków, których zabrano wbrew ich woli. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmi i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. Wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Idź przodem. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Tylko nie za długo. Mamy pokrakę do odczarowania.
Jedziemy! Za stary jestem na takie podróże.
Jedź, Płotka! Ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. To jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Ślady stóp i kozich kopyt. Ciekawe. Kamienie i ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. No proszę. Ślady Eskela. Miałem nosa. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogo, no ale widzę, że na wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się.
Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Jen nie daje wam się nudzić, co? Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to... Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romansę mam z głowy. Nie wyglądasz aż tak źle. Geralt, proszę ci, nie pierdol. Słyszałeś? Leci. Bałeś się zostawić konia tam na dole? Widmogon mógł zapalować na niego. Tam. Wosiłek to koń bojowy pełnej ketwańskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się odległa. Eskel i Wojsiłek, związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwij. Po prostu zazdrościsz. Mocno krwawi. To z jakim? Idom se ławiecki, idom se percią. Juchasa nie widno i nozonki z bercą. Co to za piosenka? A taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. Tu wylądował. To niezbyt zgrabny. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. Ma wygląda na to, że zajął do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie niepokoicie to? Pewnie, że niepokoi, ale bez jej pomocy nie odczynimy klątwy. Może lepiej było Triss wziąć? Powiem tak, jeśli Jen nie da rady z umą, zawsze możemy zwrócić się do Triss. Nie będzie miała pretensji, ale gdybyśmy zrobili na odwrót... Działoby się. No właśnie. Dobra, dość gadania, chodźmy.
Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Jedziemy! Zwolni. Wygram jadąc na kulawej świni. Dobre sobie. Nie doceniłem cię. Czy raczej Wojsiłka. Rącza bestia. A ja przeceniłem ciebie. Gdybym wiedział, że tak łatwo pójdzie, to bym się o coś założył. Założymy się o coś następnym razem. Tylko, że wtedy wygram. Pewnie.
by to trafi. Oho. Cholerny kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadła. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Słyszałem o łóżku. Boisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz, Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to został jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie. Członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. A, i jeszcze. Tak? Dziękuję, Geralt.